Dzień dobry, jutro miesiąc, wyobrażacie sobie, jak to szybko minęło, jutro jest już pierwszy miesiączek. Dzień dobry. O, tato, kocham cię. O. Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. To jest kolejny dzień mojego setrenienia, także serdecznie przepraszam. Dzisiaj, słuchajcie, zostajemy w domu. Przez ostatnie kilka dni wychodziliśmy, spotykaliśmy się z różnymi osobami. Byliśmy w lesie, tu zobaczycie u Angeliki na vlogu. Nie wiem, kiedy Angelika wstawi ten vlog z lasu, także mogę wam tylko zapowiedzieć, że w tym vlogu, jeśli go jeszcze nie widzieliście, w tym vlogu Angelika zdradzi imię naszej córeczki. Także ten vlog był nagrywany wczoraj. Mam nadzieję, że niedługo go zobaczycie. Ja dzisiaj zostaję w domu. Przychodzą do mnie przyjaciele, przychodzi do mnie Juri, Ewa, Adrian. Będzie Angelika, będzie moja córcia, wiadomo. I posiedzimy w domu, ale żeby nie było nudno, to przygotowałem dla nas kilka takich, powiedzmy, jak to nazwać, udogodnień. Ubarwień tego dnia, także zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. Przepraszam serdecznie, ciężko mi jest mówić, ale mam nadzieję, że zrozumiecie. Widzimy się na vlogu za 3, 2, 1. Zobaczcie, jaki jest chilling. Co to za minka? Opalanko. Chodź do mnie. No chodź. Dobry. Oj, 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 głodna jest chyba, czy nie? Jest cały czas. Oj, oj, oj. Co za myszka? Piękna jesteś po prostu. Osobom, które pisały do mnie DM-y, zobaczcie, dlatego mam DM-y odnośnie, kiedy będzie nowy kot na printu, to słuchajcie, tak jak odpisywałem wam, że będzie około 8 czerwca, nie wiem, kiedy ten film wleci, ale powiedzmy, że dzisiaj, jak widzicie ten film, to kot na zniżkę minus 40 zł na zamówienie jest znowu aktywny. Pomyślcie, już niedługo, co jest niedługo, co robię 23, zakładam aparat, a co jest 23? Dzień Ojca, no właśnie, słuchajcie, także jeśli chcecie zrobić jakiś prezent dla swoich ojców, albo jesteście w tej samej sytuacji co my, czyli wasi partnerzy stali się ojcami, uważam, że to jest idealny prezent. W ogóle tak jak mówię zawsze, bo ja chyba zawsze moją sentencją jest to, że ja mówię, że to jest na każdą okazję, ale czy nie jest album, fotoksiążka, zobaczcie, tutaj ja mam na radosnych świąt, czyli świątecznie, tu mam Andrzeja i Luka, takie wiecie, cute couple, tu mam znowu Angelika i ja, tu mam wakacyjne, czyli tak. Czyli tak naprawdę na każdą okazję. Dużo osób też mnie pyta, jak robić te albumy. Mega prosto, ponieważ teraz można też robić zdjęcia, zrzucać prosto z telefonu. Także nie ma nic prostszego. Pamiętajcie, minus 40 zł. Link do promocji macie w opisie. Każdy pobiera indywidualny kod, który jest ważny 7 dni od momentu pobrania tego kodu. Także serdecznie zapraszam. Promocja trwa do 21 czerwca. Także śpieszcie się, przepraszam, nie dam rady takich rzeczy mówić. Osoby, które pisały do mnie, może jakieś nowe zainteresowały, fotoalbumy, fotoksiążka, minus 40 zł, zapraszam serdecznie, link w opisie, niech dzieje się magia. Aha, i to co miałem jeszcze powiedzieć, że jeśli zamówicie fotoksiążkę albo fotoalbum do 15 czerwca, to macie gwarancję, że album przyjdzie na Dzień Ojca. Czyli możecie swoim partnerom, świeżo upieczonym ojcom, tatusiom lub po prostu swoim tatusiom zrobić jakiś prezent. Oczywiście możecie robić to na też różne okazje, ale Dzień Ojca jest teraz najważniejszy. Najważniejszy, najbliższy, więc jeśli zamówicie do 15, macie gwarancję, że albumy przyjdą. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, ale wykorzystując ten chill na balkonie, wytłumaczę wam, jaka jest akcja. Zawsze chciałem, Miuńciu, dziadki, taka jestem. Zawsze chciałem skosztować, jak to mój dziadek mówi, skosztować mleka kobiety w ciąży. Jeszcze się nie odważyłem, aczkolwiek sprankujemy dzisiaj moich chłopaków, z tym, że nie zrobimy im tej krzywdy, tak? Czyli ja, słuchajcie, ja zrobię im kawę, zaproponuję im kawę mrożoną. Już robiłem takie podchody, o, że mam super kawę, więc jak dzisiaj wpadniecie do mnie, to wam super zrobię. Takie, wiecie, podwaliny pod to wszystko zrobiłem. Zrobię im normalną kawę, no nie zrobię im tego, żeby pili, wiecie, kawę z mlekiem Angeliki, prawda? Bo Boże, się ulało, wierzę, co. Nie zrobi im oczywiście tego, żeby pili, wiecie, mleko Angeliki, bo to jest ohydne, znaczy inaczej. Ohydne, jeśli nie wiedzą, jeśli nie zrobią tego z własnej chęci, no to nie chcę takiego pranku zrobić, aczkolwiek zrobię im tą normalną kawę i jak już wypiją ją, to nagram ich reakcję, powiem im, że to było mleko Angeliki. Zobaczymy ich reakcję. Nie zrobię im tego faktycznie, bo mi trochę ich szkoda i Adrian mógłby zwymiotować na przykład, bo Adrian jest bardzo czuły, ale wkręcę im, że to mleko tam jest i zobaczymy ich reakcję, także nie mogę się doczekać. Później wymyśliłem jeszcze jedną grę, ale to już później wam pokażę. Tak się słuchajcie, tak sobie urozmaicamy, rozumiecie, siedzenie w domu. Prawda? Prawda, córko?
zażartujemy z wujków, a ja... Rzeczy ucieczekami jest godzina chyba 13, chłopaki Ewa przychodzi o 16. No i nie dzieje się magia, zobaczymy, jestem ciekawy ich reakcji. Fajnie będzie, jak będą obrzydzeni, a zdziwię się, jak powiedzą spoko, luz. Także oczekujemy reakcji. Już powiem chłopakom, że to był żart, że wcale nie dostali mleka Angeliki, tylko zwykłe jakieś, nie wiem, łaciate czy jakieś, to zaproponuję, bo ja chcę to w sumie zrobić, jestem ciekawy, jak to smakuje, ale chciałbym zagrać w rosyjską ruletkę. Ile tu jest pól? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nie pamiętam, czy to liczyłem, 15 albo 14 pól, czyli kładziemy 4 pola, tu będzie wreszcie, w innych będzie powiedzmy woda, bo mam wodę i kolę, więc powiedzmy będzie na przemian woda, kola, 4 będą mleka i każdy z nas kręci po 3 razy. Koło uzupełnione, zakrywamy, niech to na razie będzie tajemnicą. Dobra, jestem na miejscu, słuchajcie, muszę mówić cicho, bo chłopaki już grają w mecz, znaczy grają w FIFA. Okazało się w ogóle, że nie tylko gramy w FIFA, tylko robimy grilla na balkonie, w sensie nie mamy grilla, mamy takie coś, nie wiem jak to nazwać, takie wiecie, do kanapek, że się zamyka i to się grilluje, mam nadzieję, że coś sprawi, kupiliśmy jakieś karkówki, kiełbaski, piersi z kurczaka, no dobra, ale nie o tym, chłopaki teraz grają, dla osób, które nie zrozumiały, bo byłem z dzidzią i może nie mówiłem jasno, robimy tak, proponujemy im kawę. Robimy kawę z normalnym mlekiem, z normalnym, typowym sklepowym. Jak oni już się napiją, wypiją tą kawę, wkręcimy im, że to mleko było od Angeliki. Zobaczymy ich reakcję. Jeśli reakcja będzie dobra, taka jak bym chciał, w sensie nie za jakaś tam paniczna, to później powiem im, że żartowałem, że jednak spoko, to mleko było naprawdę dobre, sklepowe, ale możemy zagrać w rosyjską ruletkę, wiecie, w koło fortuny, tam są 4 razy mleko. Każdy kręci po 3 razy, no i mam nadzieję, nie wiem, nie, pierwszy raz w filmie mam coś takiego, zawsze chciałem zrobić, że kurde, musi być mleko, żeby w filmie się działo. Teraz przysięgam z ręką na sercu, że wolałbym, żeby nikt tego nie wybrał. Albo chociaż ja, bo ja jestem ciekawy, ja powiem, że jestem ciekawy. Nie wiem, jak chłopaki na to zareagują, nie wiem, czy będą chcieli w ogóle zagrać w tą grę. Bo może nie każdy mój pomysł będzie realizowany, wiadomo, ale liczę na to, że fajnie będzie. Liczę na dobrą reakcję, na śmieszną reakcję, albo nie, na zdziwioną reakcję, jak dowiedzą się, że wypili mleko Angeliki, a później magia, jeśli chodzi o rosyjską ruletkę. Dobra, to 3 kawy? Tak, proszę. 3 kawy, raz! To dobra? Dobre, nowe... No. Bo ty się cofasz do tyłu, stopiłem. Nie kłóćcie się, dobra kawa, kapsułki nowe? Super. Dobra, chłopaki piją kawę. Mimo, że to jest normalne mleko, to sam sobie troszeczkę wkręciłem, że to jest mleko Angeliki. I czuję się tak, jakbym, wiecie, robił jakiś podstęp, jakiś prank. Czekam, aż wypiją całe i powiemy informację, że tak naprawdę mleko, które dostali w kawie, to było Angeliki. Chociaż pamiętajcie, to jest fake. Normalne mleko poszło. Ale wkręcę im, że to mleko Angeliki. Także czekamy, piją całą kawę. Wtedy im powiem i mam nadzieję, że ta propozycja rosyjskiej ruletki, że wyjdzie. Dałem mu wygrać. Ja ci dałem bramkę wcześniej. Słuchajcie. Zobacz. Dominacja była, 2 strzały, 12. Zobaczcie, Yuri wygrał mecz, oddał 2 strzały, Adrian oddał 12 strzałów. Dobrze, ale to nie o tym, chciałem porozmawiać o kawie. Czy była dobra? Pyszna. A wiecie co, jaki jest tajemniczy składnik? Boję się powiedzieć. Ślina twojej córki. Co? Nie, no, nie, no nie aż tak. Marihuanina? Nie. A co? Czekaj, co mogłem dodać? Co mogłem dodać? Coś z Prodis? Nie. Chciałbyś. Co dodać? No. Siki? No. Już jak idziemy tak... Nie, ale blisko. Co? To co? Ja mam tylko skojarzenia z twoją córeczką. No to też blisko dosyć. Tak? Mleko Angeliki. Tak! Dobra. Dużo proteiny. Dobre. Dobre? No, laktacja mi odpowiada. Andrzejka, daj więcej. Żartowałem. Nie? Nie. Ale chcę spróbować. Poczekajcie, żartowałem, nie dodałem mleka, bo bałem się waszej reakcji. Bo nie chciałem, żeby, wiecie, ale wymyśliłem grę. No. Odejdź. Zobaczcie, co jest za zasłoną. Koło, podpowiem ci. Koło, wyjmij. Specjalnie poprosiłem cię o kolę. Mamy tak, kola, woda i ogólnie mamy tylko 4 razy mleko do losowania. Ile razy? Każdy losuje po 3 razy, no każdy z nas. Okay. Mocno, tylko mocno. Halina!
Dobra, to teraz kręci Adrian. Kręć. Mocno tego musimy. A jak będzie tak jak Krzysztof, będzie mi leko. Kręć. Nie, nie kręcę. Woda. Aj, dobra, woda. Porodem Angeliki mówiłem, że na pewno spróbuję i jeszcze nie próbowałem, także zobaczymy. Woda. Cieplutkie. O Jezu. Mówiłeś, że się będziesz wstydzić, że chłopaki piją twoje mleko. Fajnie. Może wezmę ten pierwiastek zwycięstwa. Ona jest ciepła jeszcze. Super. A co, jest ten? Już! Jak się powącha, to się nie. Nie pij. Niczego się nie... Dobra, pierwsza kolejka. Ostatnie. Zdrowie. Nie, a już nie chcę więc. Każdy losuje po trzy razy. Go. Do dna. O! Dobrze. Zdrowie. A to nie jest twoje mleko. Jest, jest. Ja wszystko dopiero co odciągnęłam. Dobrze, normalne. Nie jest nic złego. Jedziemy. Kola. Nie wiem. Kurde, znowu woda. Chodź. Zabawa. Jest! 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 Przepraszam, że ci wypiję. Dobra, druga kolejka, tak? Niunciu! No jest zła, że i mleczko zabieracie. Wszyscy piją mleczko, ona śpi, nie jest zła. Jak mleko bez laktozy smakuje. Co nie chodzi o to, jak to smakuje, stary. Ludzkie gumno? Nie. O. I co? No smak normalny, ale... No smak to gorzej, ale... Ale naprawdę... Ale sam fakt. Kurde, ale Adrian jeszcze, no! Tak nie może być. Energia daje na mleko. Yeah! Zobacz teraz. Myślałem, że idziesz do mnie pierwszy. No mleko! No nie, młoda była. Adrian solidarnie pije z nami mleko, jak każdy to każdy, ale ja już nie wytrzymam. Mi jest niedobrze bardzo. Lukas, zrobisz mi latę? Mleko. Tak. Zdrowie, ostatnia kolejka. I gramy turniej dalej. Zdrowie Angeliki. Tak, żeby się nie ulało. Jedziesz, Adrian. Dobre jest. Dobre, nie? To smak jest dobry, no, tylko dla mnie taki, wiesz. Chciałbym zjeść płatki śniadające swoim mlekiem. Szukając bukietu, bre. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Nie myślałem, że tak będzie. Znaczy, no, zaplanowałem to wszystko, niby czego się miałem spodziewać, ale nie. Jednak mnie to przerosło. Przepraszam was, jeśli dla kogoś ten film był za mocny. Ja zawsze chciałem. Piszcie proszę w komentarzach, czy wasi, bo bardzo dużo tu kobiet w ciąży, albo tych, które mają już dzieci, pisaliście, że... Znaczy, że macie facetów, tak? Macie facetów, macie ojców dzieci i proszę napiszcie w komentarzach, czy próbowali waszego mleka. Jestem bardzo ciekawy, mój tato próbował. Miałem jakiś tam opowiadał mi też historię, że ktoś tam próbował. Każdy próbuje chyba mleka, tak? A my sobie zrobiliśmy po prostu z tego nudnego dnia. Zrobiliśmy sobie teraz zabawę, za chwilę kończymy turniej w FIFA, za chwilę przychodzą dziewczyny, robimy grilla, jemy sobie mięsko na balkonie, fajnie. Dziękuję bardzo, że byliście, dziękuję bardzo za wszystko. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia, siema, nara.